Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Rozmawiamy o narcyzmie. Narcyzm to jeden z konstruktorów mrocznej triady obok psychopatii i manipulacji. Diagnozowaniem i opisywaniem tej ciemnej triady zajmuje się mój dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Socjolog, autor wielu poczytnych książek łączących perspektywę socjologii, inteligencji emocjonalnej i psychologii rozwoju. Znamy już, choćby z tego podcastu, takie pozycje jak nie daj sobie spieprzyć życia, sposoby na toksycznych ludzi, czy autoterapia, napraw sobie życie. O sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami, blokującymi rozwój osobisty i relacje z ludźmi, opowiada na swoim popularnym kanale YouTube'owym. Teraz uwagę skierował na narcyza. Dlaczego? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z epidemią, czy możliwości technologiczne współczesnego świata ułatwiły, jak to mówi autor książki o narcyzie, a jednocześnie mój gość, ekspozycję narcyzmu? Czy cierpią tylko ci, którzy muszą znosić narcyza? Czy sam narcyz nie jest postacią tragiczną? O tym dzisiaj porozmawiamy z Jarosławem Gibasem. Witaj, wojowniku. Dzień dobry. Nie będę cię już teraz pytać o twoją wojowniczość, bo już kiedyś powiedziałeś, jaki masz do tego stosunek. W studiu tak to. Ale może zacznę od tego, że narcyzmu chyba można się nabawić. Bo jak piszesz na pierwszych stronach swojej książki, bywało tak, że w związku z tym, że przyszłego władcy trzeba było przygotować do pełnienia władzy, to od dziecka wmawiano mu, że jest wyjątkowy. A gdy się słyszy kolejny raz, że napisało się świetną książkę i że prowadzi się świetny kanał na YouTubie, to też można się tego nabawić? No wiesz, nie wiem, pewnie trochę tak. Zaczęlibyśmy chyba od tego, że w takim powszechnym pojęciu być może narcyzm jako zjawisko, jako system zachowań, strategie zachowań są przez wielu ludzi jakby oceniane jednoznacznie, pejoratywnie. Natomiast większość badaczy, na których ja trafiłem, i to zarówno w kontekście ich artykułów naukowych, jak i badań, którzy pracują nad narcyzmem i też próbują zrozumieć to zjawisko, zdecydowanie wskazuje, że są pewne oznaki narcyzmu, które wcale nie są negatywne i które mogą być nawet zdrowe. Ja wprawdzie nie lubię tutaj tej zbitki wyrazowej zdrowy narcyzm. Nie lubisz? Niespecjalnie mi pasuje, bo uważam, że to, co oni, mówię tutaj o tych autorach, nazywają zdrowym narcyzmem, jest po prostu dbaniem o siebie. I to jest... Tak jak zdrowy egoizm. Tak. Wiecie państwo, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, w której już tyle energii z siebie wydaliśmy, że jesteśmy jej pozbawieni całkowicie w kontekście różnych naszych czynności, relacji, czy też zawodowych, czy też prywatnych starań. I w końcu przychodzi taki moment, w którym potrzebujemy zrobić coś dla siebie. To jest takie nasze psychiczno-mentalne spa, w którym potrzebujemy zdobyć trochę energii, trochę sobie odbudować akumulatory, je naładować. Wtedy stawiamy siebie na pierwszym miejscu. Ale nie dlatego, że jesteśmy narcyzami, tylko dlatego, że wiemy, że jeśli tego nie zrobimy, to będzie coraz gorzej. I w końcu przychodzi taki moment, że musimy zadbać o siebie. I to dbanie o siebie, wskazywane przez bardzo wielu autorów, ma dla nich taki kontekst narcystyczny. Dla mnie jest pewnym zrównoważonym balansem swojego życia. I teraz z tym wiąże się pytanie, które, jeśli pozwolisz, sam zadam, a mianowicie, gdzie jest granica? No właśnie. Gdzie jest granica pomiędzy tym narcyzmem, który możemy uważać za narcyzm patologiczny, a tymi przejawami narcyzmu, których pewnie... Które nam jakoś tam doświadczamy. Dobrze robią. I na różnych etapach naszego życia doświadczaliśmy. Otóż dla mnie taka granica przebiega w bardzo wyraźny sposób. To jest granica pomiędzy tym, czy kogoś krzywdzę, czy też nie. Jeśli moje
zachowania, czy też strategie narcystyczne doprowadzają do tego, że sam się kompromituję i generalnie no, ludzie mają mnie za narcyza, wytykają mnie palcami i gdzieś tam uważają, że trochę za bardzo się wywyższam nad innych, ale jednocześnie nie czynię nikomu niczego krzywdy. Złego. Mm-hmm. No to jest moja brocha, moja paranoja, nie? To no jakby tak. Sobie tam, wiesz, wystawiam się na publiczne pośmiewisko i okej. Okay. Ale jesteś też osobą publiczną, więc to poniekąd jest wpisane w twój tak, i to też, zawód to też albo wielu charakter badaczy, wielu badaczy to też pracy. Podkreśla, że narcyzm jest bardzo często skorelowany z zajęciem, z zawodem, który wykonujemy. Natomiast wracając do tej odpowiedzi pierwszej, to jest bardzo istotne rozróżnienie. Kiedy zaczynam się orientować, że moje zapędy narcystyczne są dla kogoś na tyle dyskomfortowe, że utrudniają mu życie, to powinno być to czerwone światełko, które się zapala w głowie, które powinno nam powiedzieć, uważaj, bo przesadzasz. Bo to, że się uśmieszasz, okej. Okay. To, że się kompromitujesz, okej. Okay. Ale to, że robisz komuś krzywdę, czy też niszczysz komuś życie, już jest grubo nie okej. Okay. I to powinny być taki papierek lakmusowy, po którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście ten narcyzm może być przez nas traktowany jako coś patologicznego i złego. Wiesz co, to miał być taki żart, ale w zasadzie nie żart, no bo ty piszesz o tym, że to narzekamy na to, że narcyzi, którzy są wokół nas, albo bywają wokół nas, nastają na nasz dobrostan i że są niczym te wampiry energetyczne, bo zapierają nam energię, a też często poniżają, obniżają poczucie własnej wartości, a jednak te zachowania narcystyczne czasami bywają też naszym udziałem. No ale właśnie, dzisiaj będziemy się skupiać jednak na tych odmianach narcyzmu bardziej, powiedziałabym, destrukcyjnych, szkodliwych. Ty w swojej książce dostarczasz kilku, czy nawet kilkunastu typów narcyzmu. Zastrzegasz, że ta typologia jest jakoś tam niedoskonała, ale nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego. Ale gdybyśmy tak mieli zacząć, przepraszam za sformułowanie, z grubej rury, to jaki narcyzm jest najgroźniejszy? Ten najgroźniejszy narcyzm to jest narcyzm, który idzie po trupach, nie patrzy na innych, realizuje własne cele i innych ma za gorszych i głupszych od siebie i nie przejmuje się tym, czy kogoś zrani, czy też kogoś skrzywdzi. Liczy się tylko jego cel i jego wspaniałość. Rzeczywiście tych typów jest trochę. Ja z tego, co pamiętam, w książce opisałem 13 typów i rodzajów narcyzmu, a to oczywiście nie wyczerpuje całej listy. Problem z tą typologią jest taki, że co autor, to inna typologia, inne nazwy, inne definicje typologii narcystycznej, ale generalnie próbowałem z tego wyciągnąć jakiś taki wspólny fundament, żebyśmy mieli w tych typach narcyzmu rozeznanie. I jeśli chodzi o ten najgorszy narcyzm, czyli ten najbardziej destrukcyjny, o który pytasz, to myślę, że warto tutaj się odwołać do tego, co sama powiedziałaś na początku, a mianowicie do mrocznej triady. To jest tak, że nie bez powodu narcyzm znalazł się wśród delikwentów z mrocznej triady, a przypomnijmy sobie, mroczna triada to nie jest tylko nazwa, nie wiem, klikabajtowa taka, żeby nam się fajnie klikało, ale to jest rzecz ustalona w psychologii jako najbardziej groźne typy zaburzeń osobowości. W mrocznej triadzie znajdują się ci delikwenci, którzy nas najbardziej krzywdzą. To są psychopaci, manipulatorzy i właśnie narcyzi. Więc ten narcyz w tym swoim hardkorowym wydaniu to jest wyjątkowo niebezpieczna postać i wyjątkowo niebezpieczny typ. Używam w książce takiego porównania. To jest trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś myśli, że jest jastrzębiem wśród kur. Z tego punktu widzenia jastrząb zawsze będzie myślał, że jest kimś większym, wspanialszym, ważniejszym, bardziej istotnym. I co więcej, z tego również się pojawia pewna postawa roszczeniowa, w której narcyz uważa, że jemu się należy więcej. I to więcej obejmuje wszelkie możliwe obszary atencji. Nie tylko władzę, pozycje, pieniądze, dochody, ale również podziw, docenienie wspaniałości, czy też wywyższenie w jakimkolwiek rozumianym sensie. I ten narcyz, by uzyskać tą swoją karmę, to czym się karmi, czyli ten podziw, będzie zdolny do bardzo wielu różnych rzeczy. Niestety gros tych rzeczy będzie skorelowana w taki sposób, że będziemy doznawali krzywdy. Po prostu narcyz nie liczy się z nikim innym. Jest nawet wśród tych rodzajów, ja nie użyłem tego sformułowania, bo on się pokrywa z innym rodzajem narcyzmu, ale czasem się pojawia w terminologii psychologicznej określenie narcyzm niebaczny.
I to chyba jest dobre określenie uzasadniające to, że narcyz realizuje siebie nie bacząc na innych. I na nikogo. I na nikogo innego. Właśnie. I ma za nic to, czy nas skrzywdzi, czy też doznamy jakiegokolwiek uszczerbku. I wiecie państwo, ten uszczerbek może być wieloraki, bo z jednej strony możemy naprawdę cierpieć, możemy sobie zepsuć życie, ale równie dobrze możemy w kontakcie z narcyzem po prostu tracić energię. Może nam odbierać chęć do życia, może nam odbierać dobre samopoczucie i to też jest przecież jakiś rodzaj krzywdy, której doświadczamy. I on buduje swoją wspaniałość kosztem wspaniałości człowieka, z którym na przykład żyje pod jednym dachem albo pracuje w jednym biurze. Tak, i to jest też rodzaj chyba ciekawostki, która mówi, że narcyz jakby z jednej strony oczekuje podziwu dla swojej wspaniałości, jej docenienia, ale nie realizuje tego podziwu tylko poprzez to, by docenić jego wspaniałość, by się wywyższyć na tle innych, ale ten podziw może być również realizowany poprzez umniejszenie pozycji innych. Czyli jeśli wyobrazilibyśmy sobie narcyza startującego z tego samego pułapu, co inna osoba, to narcyz nie będzie realizował tej potrzeby tylko poprzez to, by samemu udowodnić, że jest większym, lepszym, fajniejszym, wspanialszym, ale również poprzez to, by udowodnić, że ta osoba, z którą wchodzi w relację, jest gorsza. I to jest jedna z bardzo ciemnych, mrocznych stron narcyzmu, bo to będzie ktoś, kto będzie robił wszystko, by umniejszyć nasze widzenie siebie, naszą samoocenę w naszych oczach. To skutkuje tym, że bardzo często w efekcie kontaktu naszego z narcyzem my tracimy poczucie własnej wartości i obniżana jest samoocena. I zresztą to jest taki papierek lakmusowy, po którym może jesteśmy w stanie to rozpoznać, bo to jest jedna z broni narcyza. On będzie grał na obniżenie naszej samooceny, bo im nasza samoocena będzie niższa, tym on będzie mógł w większym stopniu pielęgnować niejako dorodność swojej własnej samooceny i swojej wielkości. Czyli co? Narcyz poluje na słabego człowieka, na słabego partnera. Jego karmicielem, żywicielem jest ktoś z natury słaby, czy też ktoś, kto się staje słaby pod wpływem tegoż narcyza? Wiesz, to trudno powiedzieć, jaką strategię przyjmie narcyz, bo tyle strategii, ile narcyzów. Okay. I to jest trochę tak, że jeden będzie chciał się konfrontować z kimś uznawanym za większego od siebie, by sobie udowodnić i też otoczeniu, że jednak to on jest większy, a będzie inny narcyz, który będzie się karmił słabością i zaniechaniem innych. Ja bym bardziej powiedział, że narcyz to jest ten typ osobowości, który w pierwszej kolejności, kiedy wchodzi w interakcję z dowolną inną osobą czy z innymi osobami, będzie dokonywał pewnego skanowania przestrzeni. Czyli będzie w taki sposób patrzył, z takiej perspektywy oceniał interakcję z innymi osobami, by porównywać się do tych osób w kategoriach tego, czy jego wielkość może być przez nich potwierdzona, czy też zakwestionowana. Jeśli potwierdzona, będzie pławił się w tym potwierdzaniu i tego potwierdzenia oczekiwał, a jeśli zakwestionowana, to będzie niszczył te osoby, by uchronić się przed konfrontacją, jak to ma w przypadku na przykład miejsca narcyza ukrytego. Chyba lepiej na początku rozmowy powiedzieć o micie narcyza. W tym micie jest dużo o cierpieniu samego narcyza. Bo wiąże się to z ukaraniem samego siebie poprzez samoodrzucenie za tę miłość własną. Jak to jest? Właściwie co jest istotą w tym micie? Bo nam się zawsze wydawało, że to samo uwielbienie, a ja po przeczytaniu tej książki pomyślałam, że samoodrzucenie. Właśnie to jest fascynujące w mitach, że mają dwie warstwy. Mają warstwę egzoteryczną, czyli tą warstwę opowieści narracyjnej, której słuchamy per se wprost. Jakieś tam przygody, zdarzenia, sytuacje. Ale wiele mitów, a może nawet i wszystkie, mają też warstwę ezoteryczną, taką znaczeniową, która nam przekazuje pewne psychologiczne prawdy, które możemy wyczytać, jeśli się nad tą właśnie warstwą ezoteryczną pochylimy. I dokładnie tak samo jest w sytuacji mitu o narcyzie. Tam tak naprawdę znaczenie ma to, że narcyz sam siebie odrzuca i to jest dla niego największą karą. Bo przecież ta klątwa Nemezis, której doświadcza nasz narcyz, zaglądając do źródełka i widząc swoje odbicie, polega na tym... I zakochując się w sobie. Polega na tym, że doświadcza tego,
niejako wskaże, czym raczył innych do tej pory. Narcyz odrzuca innych, uważając, że sam jest najwspanialszy, więc Nemezis karze go tym, że musi za to zapłacić karę w postaci odrzucenia siebie. I kiedy Narcyz przegląda się w źródle i widzi tą swoją ukochaną własną twarz, dostrzega, że im bardziej się oddala od źródła, im bardziej odsuwa głowę, odsuwa oblicze, tym ta twarz z tego źródełka również się od niego odsuwa. I to jest dla niego największa kara, to właśnie samo odrzucenie. Są takie teorie, które mówią, szczególnie na przykład w kontekście narcyzmu kompensacyjnego, że ten efekt narcystyczny, ta projekcja narcystyczna polega na tym, że narcyz na tyle chce ukryć to samo odrzucenie, to doświadczenie swoich własnych niedoskonałości, jakiegoś rodzaju wstydu, który skrywa przed światem i przed sobą, czy też samą oceny na bardzo niskim poziomie, że kompensuje, stąd narcyzm kompensacyjny, kompensuje to odrzucenie poprzez zdobywanie podziwu i potwierdzenia swojej wielkości ze swojego otoczenia poprzez innych. Ponieważ sam sobie nie jest tego w stanie zagwarantować, sam sobie nie jest w stanie na tym najniższym, czasem również podświadomym poziomie zapewnić odpowiedniego autopodziwu i odpowiedniego poziomu poczucia własnej wartości. Dlatego buduje tę wartość poprzez podziw innych. To jest tak naprawdę postać bardzo tragiczna. Bardzo, dlatego że przecież to nie jego wina, że się taki piękny urodził. No tak. I to nie jego wina, że krzywdzi naokoło ludzi. No nie, to już jego wina. Aczkolwiek pewnie nieuświadomiona. Ale o tym jeszcze sobie później powiemy. Czyli jak to? Rodzisz się z tym, czy nabywasz tego, tych cech narcystycznych? I tu oczywiście ilu badaczy, ilu naukowców, tyle teorii na ten temat. Mm-hmm. Są badacze, którzy mówią, że mamy pewne cechy zakorzenione w naszym DNA, pewne tendencje do narcyzmu, które pochodzą z jeszcze atawizmów, czyli z tych czasów pierwotnych, kiedy nasi jaskiniowi przodkowie musieli mieć pewien komponent narcystyczny, żeby przetrwać. Bardzo często wyjaśnia się to na poziomie narcyzmu adaptacyjnego, gdzie teoria o narcyzmie adaptacyjnym mówi, że to jest taki rodzaj zachowań i strategii narcystycznych, które stosujemy w naszym dorastaniu, by chronić siebie. One stanowią pewien rodzaj mechanizmu obronnego. Najprościej to jest wytłumaczyć na poziomie prostego przykładu. Wyobraźmy sobie dzieciaka, który zostaje odrzucony w szkole przez rówieśników. Czyli nie chcą się z nim zadawać, nie chcą wchodzić z nim w interakcje i generalnie doświadcza potężnego impaktu negatywnego związanego z odrzuceniem. W teorii narcyzmu epizodycznego uważa się, że jeśli w takim dziecku istnieje jakiś komponent narcystyczny, to ten komponent narcystyczny pozwoli mu się ochronić przed tą sytuacją. Czyli to jest po prostu samoobrona. Tak, bo to jest wtedy sytuacja, w której dzieciak sobie sam w głowie mówi, no tak, oni mnie odrzucili, się na mnie nie poznali, nie wiedzą, co czynią. Ja jestem wystarczająco dobry, to oni są, to z nimi coś jest nie tak, a nie ze mną. I ten komponent narcystyczny pozwala się chronić. To samo wyszło w badaniach dwóch naukowczyń, które badały, i to jest też niesamowity przykład, bo badały nasze zachowania w kontekście onkologicznym, czyli w sytuacji, w której się zachowujemy, kiedy już walczymy z nowotworem i to w takim stadium już hospitalizacyjnym. I te dwie lekarki, które dokonały tych badań, w ogóle jakby nie zakładały komponentu narcystycznego, ale przy okazji tych badań wyszło, że ci pacjenci onkologiczni, którzy mieli taki właśnie komponent narcystyczny w sobie, oni dużo lepiej znosili to doświadczenie obniżenia wartości poprzez wygląd. Czyli mamy tutaj sytuację, w której ktoś traci włosy na skutek chemioterapii, ciało zupełnie inaczej wygląda i jest dużo mniej atrakcyjne niż w normalnym funkcjonowaniu, jak to schorowane ciało. I właśnie ten komponent narcystyczny pozwala sobie z tym poradzić. Jest taki przetrwalnikowy tak, w sensie psychologicznym. Tak, i w tej koncepcji narcyzmu epizodycznego mówi się, że właśnie ten atawistyczny narcyzm, który nam naszym przodkom pozwalał jakoś przetrwać, również nam pomaga, szczególnie na tym etapie naszego rozwoju, kiedy kształtuje się poczucie naszej wartości. To mówimy tutaj o etapach rozwoju od dzieciństwa do wczesnej dorosłości i wtedy ten komponent rzeczywiście może działać jak mechanizm obronny. Problem pojawia się wówczas, kiedy komponent zostaje, mimo że już nie ma takiej potrzeby. Pomimo to, że człowiek ma już 18, a może 20 kilka lat, prawda? A może nawet i 50 kilka. Wręcz, i wciąż, tak, tak. I wciąż ma komponent narcystycznego przetrwania. I
Czyli z czasem to może przejść na tę ścieżkę taką patologiczną. Tak. To jest jakby ta teoria, która mówi, że właśnie dziedziczymy ten atawizm narcystyczny, ale on tak naprawdę na pewnym etapie naszego życia powinien, kiedy już nasze poczucie wartości jest ukształtowane i samoocena jest dosyć stabilna, ten komponent powinien w naturalny sposób zniknąć z naszego zachowania. Kiedy tak się nie dzieje, no to rzeczywiście mamy problem. Inne teorie mówią, że możemy stworzyć narcyza poprzez wychowanie, czyli możemy sobie, o tym już wspominałaś, w kontekście władców, monarchów i królów, jeśli będziemy dziecko przekonywać do jego wyjątkowości i będziemy epatować... Mesjańskości. Tak, i będziemy epatować tego dzieciaka na etapie jego rozwoju tym, że jest wyjątkowy, że mu się wszystko należy i że zasługuje na podziw, no to jest duże prawdopodobieństwo, że tego typu dorosła osoba będzie również spodziewała się takiego podziwu i takiego poklasku już w późniejszym życiu. I to jest też łatwo obrazowalne. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy sobie dziecko, któremu wmawiamy, że ma jakiś talent, mimo że go nie ma. No więc mamy sobie Jasia, który kupił sobie skrzypce i piłuje te skrzypce niemiłosiernie i połowa już bloku pisze listy protestacyjne, a mamusia statusem wciąż mówią, no proszę, przecież to rośnie nam mały Paganini. No i sobie wyrasta ten mały Paganini, który ma już lat 32 i wciąż wierzy, że jest niedocenionym artystą skrzypkiem i sam sobie robi krzywdę, która to krzywda została zapoczątkowana tym epatowaniem właśnie wyjątkowości przez rodziców, podczas gdy mógłby w innej dziedzinie życia osiągnąć zupełnie inne fantastyczne wyniki i świetne sukcesy, ale wciąż wierzy, że jest wyjątkowy. I taką wyjątkowość potrafimy również przenieść z dzieciństwa do dorosłości. I trzecia teoria mówi, że możemy się zarazić narcyzmem. To znaczy, że narcyz nie tyle jest w komponencie atawistycznego DNA i naszego spadku od przodków, nie tyle w wychowaniu, co w takiej percepcji zmieniających się norm. I tu musimy się chwilkę zatrzymać, żeby wyjaśnić to zjawisko. Otóż pewnie zwróciłaś uwagę, że ta nasza norma narcystyczna się zmieniła. Bardzo. Prawda? Jeśli gdybyśmy tą rozmowę odbyli, nie wiem, w roku 2003 zamiast 23, to gdybyśmy sobie w przerwach między naszą rozmową pooglądali, nie wiem, Instagrama z dzisiejszego roku, to byśmy nie uwierzyli w to, że to jest na poważnie. Nie, do tej pory nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Gdybyśmy zobaczyli sobie influencera czy influencerkę, która codziennie publikuje 100 fotografii swoich twarzy, właśnie. To myślelibyśmy sobie, że no coś z nimi jest nie tak. A dzisiaj zwróćcie Państwo uwagę, że dzisiaj już jakby przemykamy na to oko, czyli jak pozwoliliśmy na to, by pewne zachowania narcystyczne stały się zupełnie inaczej normatywne w naszym społeczeństwie, niż to było przed laty. Mm-hmm. I ta koncepcja, która mówi o zaraźliwym narcyzmie, mówi o tym, że jeśli mamy sobie młodego człowieka, bo to zazwyczaj dotyczy młodych ludzi, chociaż z badań wynika, że nie tylko. Jeśli mamy sobie młodego człowieka, który obserwuje pewną określoną normę zachowań, która to norma jest nawet nie tyle akceptowalna społecznie, co w ogóle uznaje się ją jako stały element naszej aktywności życiowej, no to ten młody człowiek uczy się, że tego typu zachowania są w porządku, są okej, są normalne. Będzie się zachowywał więc narcystycznie, ponieważ tak działa nowa społeczna norma. Badania mówią, i to też przywoływałem te badania w książce, że, drodzy Państwo, wystarczy oglądać reality show telewizyjne z udziałem celebrytów lub ludzi aspirujących do bycia celebrytą, gdzie zachowania narcystyczne są wpisane w tego typu scenariusze telewizyjne i badania pokazały, że osoby, które stale oglądały tego typu telewizyjne realizacje, po kilku tygodniach same zaczęły wykazywać cechy narcystycznych zachowań. Ja pamiętam, jaki miałam problem, żeby zrobić sobie selfie. Do tej pory mam ten problem. A jeszcze większy, żeby sobie to opublikować. No ale zawsze sobie tłumaczę, no ale przecież wszyscy to robią. A już zwłaszcza osoby, które muszą wypromować jakiś swój, nie wiem, jakieś swoje dzieło, czy jakąś swoją pracę, czy jakąś swoją usługę. Ale gdybyś miał jakby zdefiniować, co w tym złego? W selfie? I w tym narcyzmie współczesnym, tym instagramowym. No właśnie, w wydaniu często młodych, no właśnie, a teraz coraz już mniej młodych złego, osób. To w nim złego, że on promuje zupełnie inne normy zachowań i inny styl życia,
który jest wyjątkowo niebezpieczny. On jest niebezpieczny z kilku powodów. Jest niebezpieczny dla samego delikwenta, który się posługuje tego typu strategiami, no ponieważ życie nie zawsze jest chętne do potwierdzania naszej wspaniałości. Czasem ją negatywnie weryfikuje, prawda? I czasem ktoś, kto wzrasta w takim przekonaniu, że jest godny podziwu i jest wspaniały i żyje w takiej postawie życzeniowej, może się bardzo mocno zdziwić, kiedy życie pokaże mu, że jednak tak nie jest. Więc to jest bardzo niebezpieczne, a im wyższe piętro, tym boleśniejszy upadek, jeśli z tego piętra spadamy. Ale tego typu sytuacja jest również niebezpieczna dla całego otoczenia tego delikwenta czy delikwentki, no bo on, wchodząc w tego typu strategie narcystyczne, będzie oczekiwał zupełnie innych zachowań od swoich przyjaciół, od swoich bliskich, od osób, z którymi wchodzi w interakcję. Pokażę Państwu to na prostym przykładzie. No, na pewno Państwo doświadczyli takiej sytuacji przynajmniej raz w życiu, kiedy spotykacie się z jakimiś znajomymi, jedna z tych osób z tego spotkania jest zainteresowana rozmową tylko wtedy, kiedy rozmowa dotyczy jej. Kiedy natomiast zmieniacie temat i próbujecie mówić o czymś zupełnie obojętnym, czy też o samych sobie, no to ta osoba zaczyna, nie wiem, gubić kontakt wzrokowy, traci zainteresowanie rozmową z wami. Znamy takie sytuacje, znamy. No więc właśnie. Więc to jest to niebezpieczeństwo, że na pewnym etapie tego typu impact, który otrzymujemy z tego zarażania się narcyzmem, z tych nowych postaw, które posługują się tego typu strategiami, powoduje, że nasze interakcje społeczne zaczynają na tym cierpieć. Kuleć, tak. Ale mało tego, zmienia się hierarchia wartości chyba w życiu mocno, ponieważ dla takich osób, które są przyzwyczajone do tych lajków, do takich wzmocnień pozytywnych na swoich kanałach czy profilach internetowych, te oklaski stają się lwią częścią ich życia. Tak, i oni ich oczekują. I co jest najciekawsze, kiedy ich nie dostają w określonej ilości, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, no to uważają, że z ich otoczeniem jest coś nie tak, a nie z nimi. I to jest kolejny efekt negatywny tego, w jaki sposób możemy być pod wpływem właśnie narcystycznych strategii, nie zdając sobie z tego sprawy. Rośnie cała potężna góra oczekiwań, których po prostu nie da się społecznie zaspokoić. Jedna rzecz to to, że to są fałszywe oczekiwania, ale z drugiej strony nie istnieje taka możliwość, żeby mogły być zaspokajane, więc prędzej czy później ci ludzie będą musieli się zmierzyć z dość potężną, negatywną weryfikacją tego, w jaki sposób myśleli do tej pory o samych sobie. W ogóle życie się zmienia wokół nas, bo jakby akcenty się przestawiają z rzeczy, no, z mojego punktu widzenia naprawdę istotnych, na rzeczy średnio istotne, bo przecież to uznanie to jest często iluzja. To zabieganie o uznanie wiąże się czasami z takimi ruchami, z taką aktywnością życiową, która jest pusta. Która służy tylko tworzeniu swojego wizerunku, żeby dostać właśnie te głaski i oklaski. No tak, tylko że problem polega na tym, że to oczywiście łechce mile ego, natomiast za tym nie stoi wartość. Jeśli będziemy budowali wartość na poklasku, to jest zawsze iluzja, to zawsze będzie oparte na iluzji. Ponieważ kiedy dostajemy oklaski, to się nie rozwijamy, prawda? Jeśli dostajemy podziw, to już nie mamy potrzeby się rozwijać. My nie rozwijamy się wtedy, kiedy doświadczamy samych sukcesów. Do naszego rozwoju potrzebne są również porażki. Gdybyśmy nigdy się jako małe brzdące nie przewracali, to nie nauczylibyśmy się chodzić, bo nie wiedzielibyśmy, jak wstać, kiedy się przewrócimy. My potrzebujemy czasem negatywnej weryfikacji naszego życia, naszych pomysłów, żebyśmy mogli móc się zreflektować, czy idziemy w dobrym kierunku, czy dokonujemy właściwych wyborów, czy też nie. Jeśli będę żył cały czas w przeświadczeniu, że wszystkie decyzje, które podejmuję, są genialne, wszystkie wybory, których dokonuję, są najwyższej próby, najwyższych lotów, to prędzej czy później będę sam się przekonywał, że jeśli za moimi decyzjami, czy też wyborami nie idą rzeczywiste, pozytywne zmiany w życiu, no to będę musiał znaleźć winnego. Jeśli będę żył w przekonaniu, że jestem wspaniały, to tego winnego będę szukał na zewnątrz. Tak, na przykład w swojej rodzinie. Tak, i to jest kolejna domena narcyzów, którzy za swoje porażki zawsze obwiniają kogoś innego. Tak. Zawsze obwiniają cały świat. Oni nigdy nie są winni, zawsze szukają wytłumaczenia tego, że coś im się nie powiodło za pomocą projektowania tego na innych ludzi. Jak tak sobie mówimy o tych influencerach, o tych Instagramach i innych platformach, to myślę sobie, jaka to jest
ściema, jaka to jest nierzeczywistość. Przecież nierzadko za tymi uśmiechniętymi twarzami, czy tak, a nie inaczej upozowanymi figurami, stoi śmiertelnie smutny człowiek. Mhm. Ten właśnie narcyz, który nie jest w stanie nigdy do końca siebie zaakceptować. Nie jest w stanie siebie pokochać. No właśnie, najlepszym przykładem są media społecznościowe, bo zwróćmy uwagę, jakie tam zdjęcia publikujemy. No jakby czynimy to też w dobrej wierze, bo chcemy się pokazać z dobrej strony. No wiadomo, to też jest naturalne, do pewnego stopnia, tak, prawda? Trudno się spodziewać, że będziemy sobie robili zdjęcie, nie wiem, w brudnym szlafroku z butelką, niedopitą butelką wódki o poranku, nie? No właśnie. Inaczej się chcemy pokazać światu, no ale z drugiej strony to ma też swoją ciemną stronę. To tworzy wizerunek życia takim, jakim ono nie jest. To tworzy oczekiwania, które są nie do zrealizowania. Jest taki efekt, który nazywa się dysmorfia Snapchata, który jest wyszedł w badaniach chirurgów plastycznych. I to jest coś niesamowitego, bo jeszcze do niedawna ludzie przychodzili do chirurgów plastycznych z potrzebą zoperowania siebie, upiększenia siebie i przynosili zdjęcia celebrytów. Oto jest pani z telewizji, proszę mi zrobić taki nosek śliczny, jak ma ta śliczna pani. A ten efekt Snapchata, nazwany Snapchatem, polega na tym, że ludzie teraz nie przynoszą zdjęć celebrytów, aktorów czy gwiazd, tylko przynoszą swoje zdjęcia z mediów społecznościowych, te, które są przefiltrowane przez różne filtry Photoshopa i mówią, ja chcę tak wyglądać. Problem polega na tym, że jeśli przepuścimy sobie nasze zdjęcie przez filtr, który będzie wygładzał i odmładzał naszą skórę, no nie da się tego uzyskać w efekcie operacji plastycznej. Czyli zobacz, co się dzieje. W efekcie tego typu zachowań my oczekujemy rzeczy niemożliwych, których nigdy nie możemy dostać, które nigdy się nie spełnią. Jak kiedy ten narcyz mitologiczny. Kiedy się nie spełnią, stajemy się strasznie przygnieceni, rozczarowani, oburzeni na to, że to się nie stało. No, jak to jest możliwe, że mi, który myśli, że jest jastrzębią wśród kur, wszystko dookoła udowadnia, że jednak jestem kurą. Przecież to jest najgorsza rzecz dla narcyza, jaką narcyz może sobie wyobrazić. Ale wiesz, że z drugiej strony ja nie mogę uwierzyć w to, że ktoś może myśleć jak ten narcyz, jak ten jastrząb. Jak ten narcyz mający się za jastrzębia. Jak można żyć w takim... Nie spotkałaś nigdy narcyza w życiu? Takiego klasycznego chyba nie. Chociaż koleżanki mi opowiadały niejedną historię o tym, jak chcąc ułożyć sobie życie, umawiając się z różnymi mężczyznami na randki, no trafiały na takich, o których można byłoby powiedzieć, że przejawiali takie klasyczne cechy. Może nie na randce, ale w pierwszych miesiącach wspólnego życia, bo często kończyło się jednak tym, to spotkanie pierwsze, ta randka, że jednak tworzyła się para i zaczęli wspólne życie, nie? Więc słyszałam o takich sytuacjach, gdzie one czuły się zupełnie wyzute z energii, z wiary w siebie, z chęci życia i zamieniały się niemalże w takie życiowe wraki. I naprawdę cudem wychodziły z tej opresji, bo to można nazwać opresją. I teraz pytanie, czy jest ucieczka? Bo mówi się, że narcyza nie zmienisz. No ale możesz uciec, ale czasem jest tak, że zabrniesz tak daleko, że już czujesz się taka mała, tak upokorzona i tak umniejszona przez tego narcyza partnera, że nie masz siły na to, żeby się z tego toksycznego związku wyzwolić. Jeśli pozwolisz, to zrobię taką malutką korektę, bo to jest chyba dobry moment do tej korekty. Pamiętajmy, bo tutaj podajesz przykłady randkowania, kiedy, jak rozumiem, ofiarami narcyza są panie, a narcyz jest mężczyzną. Pamiętajcie, że narcyz nie ma płci. No właśnie, trochę mi trudno w to uwierzyć, ale niestety, podobno nie ma. Tak wynika z twojej książki. No i tak też wynika z badań. W pewnych obszarach kobiety mają dużo większe tendencje do bycia narcystycznymi, a w innych obszarach faceci. Ale jeśli weźmiemy to sobie z takiej szerszej perspektywy, to trudno jednoznacznie stwierdzić, że dana płeć ma większe tendencje do bycia narcyzem. Więc o tym pamiętajmy. Oczywiście w randkach czasem tak jest, a właściwie często tak bywa, że oto mężczyzna okazuje się na randce bardziej zainteresowany sobą i tym podziwem niż kobieta, ale też kobiety potrafią być narcyzami w zupełnie innych sytuacjach i to dużo groźniejszymi od mężczyzn. Natomiast w kontekście randek to warto chyba... O tych groźniejszych musimy jeszcze opowiedzieć. Okay. Zapamiętajmy. No to sytuacje zawodowe, od razu mówię. Z tymi randkami jest o tyle ciekawie, że one są również przedmiotem badań, bo okazuje się, że to jest bardzo ważna sytuacja w kontekście na przykład socjologii relacji, no przecież kiedy wchodzimy w relacje
długotrwałą z partnerem czy partnerką, no to zaczyna się od tej pierwszej randki. I to, co się wydarzy na tej pierwszej randce, ma kluczowe znaczenie. Na przykład to, czy potrafimy rozpoznać, z kim mamy do czynienia. A narcyz zdradza się kilkoma ważnymi informacjami i warto na to zwrócić uwagę. Jedną z takich informacji, którą możemy pozyskać w kontekście diagnozy, czy aby nie mamy do czynienia z narcyzem, czy też narcyzką, jest to, że narcyzi na pierwszych randkach bardzo często sondują teren i sondują, na ile sobie mogą pozwolić właśnie w narcyzmie, czyli na ile ich zachowania narcystyczne będą akceptowane przez drugą stronę. To trochę tak, jakby pasożyt szukał żywiciela, czyli pasożyt w tym pierwszym kontakcie musi się zorientować, czy ma do czynienia z kandydatem, czy też kandydatką na dobrego żywiciela, który będzie dostarczał tej karmy. Czyli mówiąc inaczej, narcyz będzie sądował, na ile mu uchodzą w tej relacji zachowania narcystyczne. No, ale właśnie, co zachwyci narcyza? Narcyza zawsze zachwyca rozpracowanie przeciwnika, czyli informacja o tym, czego może się spodziewać po drugiej stronie. Na ile to, w jaki sposób będzie spodziewał się podziwu, docenienia swojej wielkości, będzie zaakceptowane lub negowane przez drugą stronę. Czyli jeżeli widzi entuzjazm na twarzy, tak, i zachwyt w oczach, no to będzie wtedy brnął wie, że dalej. To jest dobra, tak, to tak, będzie, to dobra jest, to jest tak jak z palcem i całą ręką. No, jeśli uznasz, że to zadziałało, no to będzie to, te drzwi wyważał w coraz to większym stopniu. I z takich bardzo niewinnych opowieści randkowych, pierwszorandkowych o swojej wspaniałości, o swoich wielkich, wspaniałych czynach, przeradza się to w toksyczny związek. A w takim razie ta potencjalna żywicielka, co powinna zrobić, na co zwrócić uwagę, żeby nie być tą właśnie żywicielką, karmicielką pasożyta? Tu jest niestety tak, że co narcyz to strategia, bo każdy ma wypracowaną swoją własną, ale są pewne punkty styczne, są pewne wzorce, które możemy podsunąć. Na pewno jeśli miałbym komukolwiek cokolwiek doradzić w kontekście pierwszej randki, to doradziłbym baczniejsze zwrócenie uwagi na ilość zaimków ja wypowiadanych w opowieściach przez drugą stronę. Oczywiście wszyscy w naszych opowieściach opowiadamy swoje przygody, no bo też na tym polega komunikacja, że opowiadamy czasem o sobie i umieszczamy się w konkretnych kontekstach sytuacyjnych. Zwróćcie Państwo uwagę na tych waszych pierwszych randkach, ale to niekoniecznie musi być pierwsza randka, to w ogóle może być pierwsze spotkanie, niekoniecznie romantyczne z osobą, z którą będziemy później mieli, nie wiem, interakcje zawodowe, znajomościowe, czy jakiekolwiek inne. Zwróćcie Państwo uwagę, w kontekście jakiego bohatera umieszcza siebie ta druga osoba w swoich opowieściach. Kim jest ten bohater, o którym ta druga osoba mówi? Bo kiedy opowiadamy komuś historię, wczoraj mi się wydarzyło coś tam, nie wiem, na parkingu było coś, a w kolejce do dentysty było coś. Opowiadamy jakąś historię, w której uczestniczyliśmy. Więc siłą rzeczy, opowiadając tę historię, w tych swoich narracjach umieszczamy siebie jako głównego bohatera tej historii. Wystarczy zwrócić uwagę na sposób umieszczania siebie w historii, jako kogo siebie umieszczamy. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy umieszczamy siebie jako ofiarę, czy też jako superbohatera, czy umieszczamy w siebie kogoś, komu należy się podziw i oklaski i docenienie wspaniałości, czy też umieszczamy siebie jako kogoś, kto jest poirytowany rzeczywistością i jest... jakiegoś normalsa. Tak. To są takie malutkie, wydawałoby się drobne sygnały, ale później się okazują niezwykle istotne, bo sposób, w jaki narcyz umieszcza siebie w historii, jest zawsze narcystyczny. Narcyz zawsze się pokazuje poprzez wielkość, nigdy nie poprzez małość. Jeśli się zorientuje, że jedynym sposobem na uzyskanie podziwu jest zrobienie z siebie ofiary, to również będzie gotów do tego, żeby zrobić z siebie ofiarę. Ale zawsze jego motywacją jest podziw. No, widzisz, to bardzo ciekawe i teoretycznie proste, ale jednak, no, jak idziemy na tę randkę, no to... To mamy inne wyobrażenia. Mamy inne wyobrażenie i w zasadzie chciałybyśmy, my kobiety, żeby ten nasz przyszły partner był jak wspaniały. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, więc tym i czasami jesteśmy głuche na to, co mówisz. Tak, bo wtedy nasze ego zagłusza tą racjonalność i ten ogląd rzeczywisty, ogląd sytuacji na korzyść tego pierwszego dobrego wrażenia, tego poczucia wyjątkowości, że to ktoś tak wyjątkowy, tak wspaniały się mną zainteresował. No właśnie. Prawda? Tak, ktoś, to nam kto dodaje. Jest, tak, oczywiście, że tak, bo my, to jest jedna z broni narcyza, czyli on też nam daje takie jakby
nie chcę powiedzieć ochłapy ze stołu, ale pewne kąski ze swojego stołu byśmy mogli tego posmakować. I na tym buduje przecież swój podziw i swoją wspaniałość. I podobno w pierwszym okresie związku potrafi być bardzo wspaniałomyślny i szczodry. Tak, no to jest tak trochę, jakbyśmy sobie wyobrazili kogoś, kto wyczuwa grunt, po którym może stąpać i czy to jest grząski grunt, czy to jest grunt stabilny, czy będzie z nim znajdował oparcie i tak dalej. Więc tak, bardzo często jest tak, że narcyzi bardzo długo noszą tę maskę super fantastycznych partnerów i na to też jest sposób. Otóż to też warto zapamiętać, myślę, że najlepiej jest rozpoznać tego, jak druga strona w naszym nowym związku, w naszej nowej relacji reaguje nie w sytuacjach, kiedy jest wszystko okej, ale jak reaguje w sytuacjach, kiedy rzeczy nie układają się po jego myśli. Jaki się staje, czy jaka się staje, kiedy scenariusz przybiera niespodziewanie negatywny obrót. Jak sobie radzi z tą negatywnością? Jeśli radzi sobie poprzez przerzucanie odpowiedzialności na innych i odsuwanie jej od siebie i umywanie rąk od odpowiedzialności i oskarżanie całego świata, a nie siebie za to, co się stało, no to to jest taka pierwsza jaskółka, która być może jeszcze nie czyni narcystycznej wiosny, ale powinna nam dać do zastanowienia. Z uporem wracam do takiej sytuacji, kiedy narcyz pastwi się nad swoją partnerką, czy nad swoim partnerem i zastanawiam się, dlaczego on to robi. Czy cały czas potrzebuje tego pożywienia, cały czas... Tak, bo skoro sam siebie odrzuca na tym bardzo głębokim poziomie, sam sobie nie daje tej miłości, to jedynym sposobem na to, by poczuć się kochanym, jest doświadczenie tego z zewnątrz. Więc będzie robił to na wszystkie możliwe sposoby, będzie stosował wszystkie możliwe strategie, żeby ten podziw i uznanie i miłość w ten sposób uzyskać. Czy rzeczywiście nie ma ucieczki z takiego związku, no już bardziej zaawansowanego? To trudne pytanie i jednocześnie generujące trudną odpowiedź. Ucieczka jest zawsze. To tylko nasze ego i nasz lęk, nasze niepokoje mówią, że nie możemy uciec. Ja znam bardzo wiele różnych przypadków ze swojej własnej praktyki, pracy z ludźmi, kiedy wydawało się, że z perspektywy osoby tkwiącej w tego typu związku wydawało się, że niemożliwe jest, żeby z tego się wyrwać i wydostać. Po czym okazywało się, że jednak jest możliwe i kiedy taka osoba wydostawała się z takiego związku, to zawsze miała w stosunku do siebie zarzut o to, dlaczego tak późno, dlaczego nie wcześniej, bo dopiero wtedy była w stanie odetchnąć pełną piersią i żyć pełnym życiem. I to dotyczy obydwu płci, zarówno mężczyzn, jak i kobiet po związkach z narcyzem, którzy dopiero po jakimś czasie się orientują, jak wiele wycierpieli i jak to były zmarnowane energetycznie lata, ile ich to kosztowało cierpienia, krzywdy i wielu innych rzeczy. Problem jest taki, że większość badaczy narcyzmu mówi, że nie istnieje możliwość, żeby zmienić narcyza. To jest taki mit, który... I to niestety dotyczy bardzo często kobiet, które w związkach mówią, ja go zmienię. Tak, ja będę tą jedyną, której się uda. No, powodzenia. No, niestety musimy tutaj rozbić ten mit. To tak się nie dzieje i to zarówno w kontekście mężczyzny, jak i kobiet. Nie da się narcyza zmienić wbrew jego woli i chęci. Z bardzo prostego powodu. Tutaj wracamy do przykładu jastrzębia i kur. Jeśli jastrząb odbywa rozmowę z kurą, która mu zarzuca w rozmowie to, że czuje się jastrzębiem, no to co się dzieje w głowie jastrzębia? Mówi, po pierwsze, co to za kura będzie mi tu pieprzyć? Gdakać. Tak. Po drugie, to tylko kura, więc co ona wie? Po trzecie, ona czyni mi zarzut z tego, co mnie wyróżnia, prawda? Więc dla narcyza zarzut bycia narcyzem jest absurdalny. I z tego powodu ja nie znam przypadku, w którym, już pomijając ten mit, ja go zmienię, w którym narcyz wysłany przez swoją partnerkę, czy przez narcyzka, przez swojego partnera, na przykład na psychoterapię, dokonałaby jakiejś super zmiany. A znam bardzo wiele przypadków, gdzie osoby o cechach narcystycznych na psychoterapiach mówiły dokładnie to, co psychoterapeutka czy psychoterapeuta chcieli usłyszeć. Coś podobnego. Żeby się od nich odwalono, tak. żeby kury wreszcie sobie się uspokoiły, dały im święty spokój. Czyli w pewnym sensie uwodzą psychoterapeutów. Tak. I to jest też pewna cecha, która jest jakby wspólna dla całej mrocznej triady. To zazwyczaj są inteligentne osoby. I posługują się tym swoim intelektem, nawet nie tyle, żeby uwodzić, tylko żeby oszukiwać. Dlatego też taką słabą skuteczność mają wszelkie testy narcystycznej osobowości.
ponieważ z perspektywy narcyza oszukanie takiego testu nie jest żadnym problemem. Narcyz wypełni nam ten test tak, jak chcemy, żeby go wypełnił, prawda? Więc dla mnie one nie mają większej wartości. Dokładnie. Możemy się nad nimi oczywiście pochylać, trochę się pośmiać, czy też zainspirować pewnymi pytaniami i nad nimi zastanowić, ale z punktu widzenia diagnozy narcystycznej, i to na całym świecie, uważa się, że te testy tak naprawdę nie spełniają swojej roli. Jedynym sposobem na to, by narcyz się w związku zmienił, ja znam przynajmniej taką jedyną metodę na to, jedyny model, to jest sytuacja, w której sam narcyz się orientuje, że krzywdzi innych. Czyli nie, że kura mu powie, że właśnie odkryłam, rozpoznałam w tobie narcyza i proszę idź na terapię, żeby jakoś ratować ten związek, tylko on sam musi mieć, musi go oświecić. Znaczy, nie wiem, czy oświecić to jest dobre słowo, ja bym tutaj bardziej wskazywał na uświadomienie sobie sytuacji, że moje zachowania są dla kogoś krzywdzące i psują mu życie. I to się czasem zdarza. To nie jest oczywiście często, to jest bardzo rzadkie wypadki, ale znam takie wypadki, kiedy ludzie o cechach narcystycznych sami się orientowali, że jeśli nic czego nie zmienią, to prędzej czy później stracą te relacje, czy stracą ten związek, a to jest dla nich dużo większa strata niż praca nad sobą, więc wolą popracować nad sobą. Co nie znaczy, że nagle się pozbywają wszystkich cech narcystycznych. To nie o taką zmianę chodzi. Mówię tutaj o zmianie, w której narcyz zaczyna sobie zdawać, jakie jego zachowania krzywdzą i stara się je ograniczać, czy też stara się zachowywać je tylko dla siebie, zachować w taki sposób, by nie krzywdzić innych. Ale nie znam przypadku, w którym to zmieniłoby myślenie o nim samym w jego własnej głowie. On dalej się uważa za osobę wyjątkową, godną podziwu, której należy się inne traktowanie, tyle, że uzbraja się w ten komponent troski o innych. Okej, zawsze coś, ale z drugiej strony to niebywałe, że cała reszta to dla niego stado kur. No niestety tak. Które gdaczą. Czyli no i teraz wyobraź sobie, że takiemu narcyzowi kura mówi, że ma iść na terapię. No przecież to jest absurd. No jak nie? To? Jasne. Co ona wie, ta kura? Co wie? Ona mi każe iść na terapię, w której ja się mam dowiedzieć, że nie jestem jastrzębiem. To jest dopiero idiotyzm. Tak, jakie to jest silne. Czyli co, zostawić takiego narcyza na pastwę losu? Odejść od niego, zabrać dzieci? No niestety nie ma innego wyjścia. Okay. Ja tutaj się podpisuję pod naprawdę bardzo wieloma głosami osób zajmujących się narcyzmem, które na ten temat opublikowały badania naukowe, czy też artykuły naukowe i oni wszyscy mówią zgodnym chórem, zresztą to dotyczy całej Mrocznej Triady. Jeśli możesz, to uciekaj jak najszybciej się da. Bo czasami nie możesz. Czasami jesteśmy związani kredytem, zobowiązaniami, innymi systemami, musimy w tym zostać i wtedy należy się chronić. Wtedy należy zrobić coś, żeby temu narcyzowi nie pozwolić się krzywdzić. Tak, czyli przewidywać jego ruchy albo jego słowa i trochę się zaimpregnować. Tak, tak. Czyli, są sposoby, też są techniki. Oczywiście, no bo po pierwsze poznaj swojego narcyza. Czyli dowiedz się, jak będzie reagował, dowiedz się, czego się po nim można spodziewać, dowiedz się, w jakich sytuacjach jego narcyz jest dla ciebie najgroźniejszy, dowiedz się, jakie wyzwalacze, jakie bodźce powodują, że wchodzi w te swoje zachowania narcystyczne, dowiedz się, innymi słowy, jakich guziczków na twoim narcyzie nie naciskać ze szkodą dla samej siebie, czy samego siebie. To oczywiście nie rozwiązuje problemu, ale powoduje, że nasze interakcje z narcyzem mogą być dla nas mniej tragiczne w skutkach. Nie mówiliśmy o tym narcyzmie, który występuje całkiem często wśród ludzi, którzy są u władzy. Jak to jest? Czy to władza przyciąga narcyzów i stąd jest tak wielu w światowej polityce? Czy też to władza narcyzów tworzy? Ja myślę, że i to, i to. Z jednej strony na pewno władza dla narcyza jest bardzo pociągająca, dlatego że wtedy otrzymuje ten rodzaj potwierdzenia swojej wielkości, odstawania od innych, bycia lepszym, popularnym, bardziej rozpoznawalnym, czy też posiadającym po prostu większe możliwości w kontekście zarządzania przestrzenią, w której się znajduje, innymi ludźmi, decydowania o innym życiu. Więc to jest na pewno pociągające. Ale z drugiej strony, tak mówiliśmy o tym wychowaniu młodego monarchy, ta władza odurza. Tak. Kiedy się już ją, odrętwia wręcz. Tak, kiedy się już ją ma, to nagle się okazuje, że te cechy narcystyczne, które do tej pory były pod jakąś tam kontrolą, czy też były pilnowane, lub też nie oglądały światła dziennego, nagle się okazują, wychodzą w pewnej krasie.
jednym z takich super papierków lakmusowych jest konferencja prasowa jakiegoś tam polityka. I tu wiecie państwo, dotyczy polityków wszystkich możliwych scen politycznych we wszystkich możliwych krajach świata. To nie jest jakaś domena jednej tylko strony. To konferencja prasowa polityka, który co chwilę właśnie posługuje się zaimkiem ja. I mówi takie frazy, po których się zresztą rozpoznaje polityka narcyza. No znają mnie państwo, więc wiedzą państwo, że ja. No, to jest klasyczny schabowy klasik, jeśli chodzi o bycie narcyzem. Natomiast rzeczywiście tak jest, że w polityce i u władzy te cechy narcystyczne się pojawiają bardzo często. Ale jest też narcyz celebrycki, tam też się pojawiają. Ale to jest takie oczywiste. Tak? Że celebryta to ktoś, kto przejawia wiele takich zachowań właśnie narcystycznych. Myślę, że tak. I to też kwestia trochę nas, czyli społeczeństwa. My pozwoliliśmy na to poprzez nasze żywicielami. Uwielbienie tych celebrytów, żeby oni się poczuli narcystycznie zagarnięci i narcystycznie zorganizowani. Z tego narcyzmu oczywiście korzystają, a my spijamy słowa z ich ust i modlimy się do nich i wychwalamy ich pod niebiosa, więc tak sobie hodujemy tych narcyzów. Czyli jednak mamy do czynienia z plagą, z epidemią. Ja pamiętam takie teksty, zapowiedzi twojej książki, gdzie stawiałeś takie, no jak się okazuje teraz, retoryczne pytanie, czy mamy do czynienia z epidemią, czy tylko tak nam się wydaje. Jednak mamy do czynienia z epidemią. Do czego to może nas zaprowadzić? Do jakiego miejsca może nas to zaprowadzić? Tak, co więcej, to słowo epidemia pojawia się już w wielu psychologicznych opracowaniach dotyczących narcyzmu i już oficjalnie się uznaje, że to, czego doświadczamy w przestrzeni publicznej na świecie, bardzo poważnie podnosi poziom zachowań narcystycznych. I to jest znowu kwestia, co było pierwsze, jajko czy kura, czy to nasze współczesne społeczeństwo ze swoimi możliwościami technologicznymi, w tym mediami społecznościowymi, spowodowało, że cechy narcystyczne się ujawniły, czy też jest tak, że to nasze społeczeństwo jedynie te cechy wygenerowały. Myślę, że na to pytanie nie odpowiemy, ale na pewno to, czego doświadczamy w przestrzeni medialnej i publicznej, w kontekście tego, z jakich technologii korzystamy, bardzo tę epidemię narcyzmu ułatwia i rozszerza. Czyli cały czas mówisz o tych mediach społecznościowych nieszczęsnych, gdzie wszyscy się eksponują, mówiąc delikatnie. No tak, przecież jeśli się przyjrzymy wielu różnym interakcjom w kontekście tego, po co ktoś umieszcza określone treści, po co ktoś inny to komentuje, no to bardzo często pojawi się tam termin podziwu. Więc ten podziw jest tam bardzo często obecny i ma dość dużą reprezentację. A wszędzie tam, gdzie podziw jest obecny, no to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że pod spodem jest fundament narcystyczny. Ale jednak rozpoznanie jest bardzo trudne, bo my się możemy nierzadko pomylić. Czasem rzucimy, a jesteś narcyzem, a tymczasem ten ktoś, komu to zarzucamy, może być po prostu asertywną osobą, która czegoś nie chce dla nas zrobić, bo chce zadbać o własną przestrzeń. I to jest kolejny ważny moment i ważna rzecz, ponieważ sam termin narcyzm został ostatnio tak spopularyzowany przez niejako modę na narcyzm i modę na pisanie o narcyzmie, że my bardzo mało o tym narcyzmie naprawdę wiemy. Bardzo łatwo jest wskazywać kogoś oskarżycielskim palcem, co się zresztą bardzo często zdarza w kontekście tego zbitka słownego mój były czy moja była. Nie? My tak uwielbiamy mówić, a mój były to był narcyz, moja była to była narcyzka. Więc bardzo łatwo jest tego typu oskarżenia stawiać. A stawiamy je tym bardziej i tym chętniej, z tym większą werwą, im mniej wiedzy rzeczywiście o narcyzmie mamy. Ja mam takie wrażenie, że ta powszechna moda na narcyzm i to, jak często publikuje się przeróżne artykuły na temat narcyzmu w poczytnych serwisach internetowych czy też gazetach, trochę przeszkadzają w tym zdobyciu rzetelnej wiedzy, z jakimi rzeczywistymi rodzajami narcyzmu i zachowaniami możemy mieć do czynienia. I to był też jakby aspekt do tego, dla którego postanowiłem, że koniecznie taka książka powinna się ukazać, żebyśmy no mieli taką platformę odniesienia i sprawdzili, czy rzeczywiście to, co podejrzewamy za zachowania narcystyczne, jest traktowane również w świecie nauki i badań jako zachowania narcystyczne i co z tego wynika, czyli jaki jest tego efekt. I dla mnie też odkryciem po lekturze tej książki jest to, że wcale nie musimy robić tak jak ci internauci narcystyczni, że to nie jest tak, że ja powinnam się dostosować, że pójść za ich wzorcami,
że mówiąc w dużym skrócie, cały czas robić sobie te selfie i publikować, że ja mogę jednak robić wszystko, żeby się temu oprzeć, że powinnam robić dużo, żeby się temu oprzeć, bo jakby schlebianie tym trendom, tym modom wcale mnie w efekcie nie uszczęśliwi. Nie tylko ciebie, ale też w moim przekonaniu większości ludzi. No, proszę pamiętać o tym, że my mamy do czynienia z epidemią narcyzmu, jeśli posłużymy się tą terminologią, na własne życzenie. Czyli mówiąc inaczej, możemy powiedzieć, że narcyzm karmi się naszym zaniechaniem. Czy też nawet nie tyle naszym zaniechaniem, co wchodzeniem w tego typu interakcje i przyzwalaniem na to, by one miały taki narcystyczny rytm. I to od nas zależy, czy będziemy uważali takie zachowania za okej, czy będziemy się nimi poddawali, czy będziemy reagowali w taki sposób, jaki ci narcyzi internetowi na przykład oczekują, prawda? Wiesz, bo to nie jest takie znowu błahe, bo całe pokolenia młodych ludzi, jeżeli pójdą za tym trendem, to odbędzie się to kosztem ich empatii. Jaki będzie ten świat narcystyczny? Strach pomyśleć. No strach pomyśleć, dlatego... Bo to się jednak odbywa kosztem empatii. Oczywiście, że tak, ale też empatia to jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu jest w ogóle umiejętności wchodzenia w interakcję z drugim człowiekiem z szacunkiem dla jego wartości. Przecież ta główna jakby domena negatywna narcyzmu polega na tym, że narcyzm działa w taki sposób, który deprecjonuje wartość swojego otoczenia na korzyść wartości własnej. Bardzo ciężko będzie żyć w świecie, w którym jedną z głównych barier, które musimy pokonać na przykład na drodze do swojego samostanowienia, jest utrzymanie za wszelką cenę zdrowego poczucia własnej wartości, kiedy jest ono deprecjonowane przez nasze otoczenie. To jest wyjątkowo trudne zadanie. Obronić siebie. Tak, o ile kiedy jesteśmy już dorosłymi osobami i kiedy mamy ten kościec tożsamościowy w miarę ukształtowany, wiemy, co znaczymy, nasza samoocena jest na określonym w miarę zdrowym poziomie, to oczywiście nie mamy aż takich zagrożeń. Ale kiedy wyobrazimy sobie w naszym miejscu bardzo młodego człowieka, który żyje w przestrzeni złożonej wyłącznie z wzorców narcystycznych, no to dla niego ochrona jego poczucia własnej wartości będzie bardzo trudnym zadaniem. I bardzo możliwe, że uzna, że jedyną strategią na to, by się chronić, jest strategia narcystyczna. I pasożytnictwo. I w ten właśnie sposób ten narcyzm zaczyna się rozprzestrzeniać, właśnie infekując coraz to większe rzesze ludzi. Obiecaliśmy wrócić, więc wracam do tematu porzuconego, groźnego narcyzmu w wydaniu kobiet w miejscu pracy. Tak, no to jest też domena pewnego rodzaju władzy. To nie jest tak, że tam większość kobiet u władzy ma tendencje narcystyczne, bo to się rozkłada równo, ale na pewno przestrzeń zawodowa, szczególnie korporacyjna, bardzo często bywa takim siedliskiem tego, gdzie możemy zobaczyć, że pewne cechy narcystyczne zostają jakby uwolnione i również dzieje się to w przypadku pań. Drugim takim obszarem i to jest straszna rzecz, co teraz powiem, ale jest wygląd. Kiedy przypisaliśmy wartość do wyglądu, my jako społeczeństwo, i kiedy ją pielęgnujemy, czynimy sobie straszną szkodę. No niestety ofiarami tego przypisania bardzo często w dużo większej mierze są kobiety niż mężczyźni, które posługują się takim paradygmatem, że ich wartość zależy od tego, jak wyglądają. Stąd to przypisanie wartości do wyglądu niejako implikuje również zachowania narcystyczne, prawda? Czyli muszę być najpiękniejsza, muszę być najwspanialsza, muszę zwracać największą uwagę, muszę być gwiazdą, muszę być tą osobą, która jest często uznawana jako atencjusz, czyli przyciągać uwagę swoją osobą. I bardzo często właśnie tego typu zjawiska niestety dotyczą również pań i to w sytuacjach zawodowych. Ale czy to może być niszczące dla otoczenia? No to myślę, że to jest niszczące i dla otoczenia, ale zarówno dla osoby, która posługuje się tego typu strategiami z tych powodów, o których mówiliśmy już wcześniej, dlatego że, no wiesz, to jest troszeczkę tak, jeśli wyobrazimy sobie scenę w teatrze i
na tej scenie ileś osób i tylko jeden reflektor, którym dysponujemy. I jeśli ta osoba będzie zagarniała dla siebie całe światło, no to siłą rzeczy ustawia w ciemności pozostałe osoby, które być może są równie wartościowe, a być może czasem dużo bardziej wartościowe, mają dużo więcej do powiedzenia, ale nie będą mogły z tego skorzystać, no bo królowa musi być tylko jedna, więc światło musi być tylko na jedną królą. Więc to jest destrukcyjne dla społeczności, dla interakcji społecznych, dla wielu różnych rzeczy. No tak, i ci w cieniu mogą się też przyzwyczaić do tego cienia, chociaż mogliby się okazać cennymi postaciami dla jakiejś tam społeczności. Narcyzm narodowy. Podobno jako Polacy jesteśmy narcystyczni. Profesor Pilewicz, psycholog społeczny, powiedział mi kiedyś, że to jest takie połączenie poczucia wyższości i niższości. I my jako naród to w sobie mamy. Ja myślę, że to wynika z wielu różnych kompleksów. Tego, że przez całe lata byliśmy gdzieś tam lokowani jako zaścianek tego prawdziwego, wielkiego, wspaniałego świata, do którego aspirowaliśmy i którym nigdy nie dane nam było się stać. I ciągle pomiędzy tymi dwoma wielkimi mocarstwami. Tak, to na pewno dużo tłumaczy. Tylko czy wszystko? Nie do końca, bo też mamy pewien taki rytm mentalny, który mówi o tym, że bardzo oczekujemy tego, że musimy być we wszystkim docenieni i mieć pełną wspaniałość, a jak już cierpimy, to cierpimy najbardziej ze wszystkich. Jak mamy pod górkę, to nasza górka jest najwyższa. I jak pomagamy, to najlepiej na świecie. Też tak, ale wiesz, ja myślę, że to jest taki model, w którym dobrze by było, żeby każdy zrobił rachunek sumienia we własnym zakresie. O tak, jestem za. I przyjrzał się swojemu temu rytowi narodowemu, który w sobie odczuwa, jeśli odczuwa, i zadał sobie pytanie, na ile poddał się temu narcystycznemu wzorcowi w tym zakresie, na ile nie i na ile jest od niego wolny. Myślę, że bardzo trudno jest oceniać naród w kontekście konkretnych mechanizmów mentalnych, ponieważ zawsze wtedy bardzo łatwo o stereotypizację. Jeśli chcemy tego uniknąć, to zostawmy każdemu ocenę we własnym zakresie. Tak, ja bym bardzo chciała o ludziach myśleć jak najlepiej, no ale czasami się nie da. No i jak ostatnio rozgorzała dyskusja, nie tak ostatnia, bo ona już trwa przynajmniej rok i pół, kto jest lepszy, czy ten, który pomaga na granicy polsko-białoruskiej, czy ten, który pomaga uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, no to jestem zła. Mhm. Że trwonimy energię na tego rodzaju spory, że szukamy można lepszych. Można by było wykorzystać na coś zupełnie innego, bardziej pożytecznego. Szukamy lepszych pomagających, prawda? Tak. To nie jest fajne, więc rzeczywiście dobrze by nam zrobił ten rachunek sumienia. Myślę, że tak, ale my się przed nim też bardzo często bronimy, bo kiedybyśmy go zrobili odpowiednio uczciwie i głęboko, to wynik tego eksperymentu nie do końca mógłby być przez nas uznany za pozytywny, więc musielibyśmy się zmierzyć z wieloma cieniami, a co do tego jestem przekonany, mamy tych cieni sporo. Narcyzm w kontekście płci. Jakiego narcyzmu jest więcej w zależności od płci? Nie ma jakichś badań, które by jednoznacznie wskazywały, że jakiś rodzaj narcyzmu jest przypisywany do konkretnej płci, aczkolwiek obserwuje się pewne przykłady, na podstawie których możemy takie wnioski wyciągać. Z mojego doświadczenia w pracy z ludźmi i z tych przypadków, które udało mi się przerobić, wyciągam następujący wniosek. W kontekście królowej balu, czyli w kontekście takiego narcyzmu zwracania na siebie uwagi i podziwu poprzez właśnie brylowanie w towarzystwie i bycie gwiazdą, no tutaj dużo więcej widziałem przypadków pań niż panów. W kontekście narcyzmu ukrytego, czyli tego, którego można dotknąć, obrazić, który będzie knuł zemstę po nocach i będzie ją przygotowywał, by się zemścić, bo jest przekonany o własnej wielkości, dużo częściej widziałem panów w związkach. W rodzinach, w tym kontekście takim romantycznych randek, to bardzo często panie mają problem z tym, że pakują się związki z narcyzami, aczkolwiek trzeba przyznać, że bardzo często na własną prośbę i bardzo często jakby widziały gały, co brały. To też wynika z naszej rozmowy wcześniejszej, tak. Ale jednak groźniejszy jest ten męski. Wiesz co, nie wiem, czy jest groźniejszy. Ja bym był daleki od takich wniosków. Na przykład w narcyzmie kompensacyjnym znowu panie brylują również. Pamiętają państwo taki serial Co ludzie powiedzą, który czasem jeszcze leci w różnych telewizjach z główną rolą postaci Hiacynty, Bukie,
tak się kazała nazywać, w rzeczywistości nazywa się bucket, czyli wiadro. Tam jest już narcyz kompensacyjny, jest jakiś rodzaj braku w dzieciństwie, jakiś rodzaj niedostatku, jakiś rodzaj wstydu, który chcemy przykryć, aspirując do tego, kim nie jesteśmy. I Hiacynta była takim doskonałym przykładem na to, jak działa narcyz kompensacyjny. Kiedy odbierała telefon, to mówiła, na pewno dzwoni ktoś ważny, prawda? Tak. Kiedy pokazywała swoją porcelanę, za każdym razem mówiła, że to jest z najwyższej półki za olbrzymie pieniądze i nie można takiej dostać i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to jest tak, że w różnych rodzajach narcyzmu można odkrywać różne tendencje płciowe, które dominują w jakiejś płci. Mhm. Ale w takim ogólnym obrazie narcyzmu ja bym bardzo prosił o dużą ostrożność w przylepianiu łatki narcyzmu w konkretnych płciach, bo możemy się bardzo tym zdziwić. Zastosuję się. Tak okay. Celowo, wiesz, wrzuciłam, że ten męski jest groźniejszy. No wiesz, jesteś kobietą. Muszę bronić własnej płci. A jeszcze taka rzecz, która mnie dręczy i też być może wydam się naiwna, albo niedouczona, pytając o to, czy to prawda, że nie można pozwolić sobie na dziecko z narcyzem. Powiem tak. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób my się uczymy obsługi emocjonalnej w naszym życiu. W jaki sposób my się uczymy radzić sobie z sytuacjami na przykład trudnymi emocjonalnie. Z konfliktem, z porażką, z tego typu rzeczami. Otóż jak jesteśmy dziećmi, jedynym wzorcem, jedynym źródłem naszej nauki jest obserwowanie naszych bezpośrednich opiekunów, prawda? My nie mamy skąd inąd czerpać wiedzy na temat, jak obsłużyć emocjonalnie konkretną, trudną sytuację. Więc jedyne, co mamy, to, w jaki sposób zaobserwowaliśmy, że nasz rodzic, opiekun, najbliższa nam osoba dorosła, zareagowała w konkretnych sytuacjach. Jeśli na przykład... Osmoza. Tak, jeśli na przykład zobaczymy, że nasi rodzice na dowolny rodzaj trudnej sytuacji reagują agresją, to nauczymy się, że to jest strategia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, bo nie mamy innych wzorców. I teraz wróćmy sobie do narcyza, czy też dziecka z narcyzem. Jeśli dziecko nauczy się, obserwując swojego opiekuna, że pewne reakcje na konkretne, trudne sytuacje emocjonalne są z tego wachlarza reakcji narcystycznych, no to dziecko się nauczy, że tak należy obsługiwać tego typu sytuacje trudne. To wcale nie znaczy, że dziecko odziedziczyło gen narcyzmu. Nie, ono odziedziczyło, ojcu narcyzie, czy matce odziedziczyło strategię obsługi sytuacji podpatrzoną u rodzica. Myślałam o tym, żeby wziąć jakoś w obronę tego narcyza, który tak naprawdę jest głęboko nieszczęśliwą osobą, ale ty nie pozostawiasz złudzeń. Nie ma co się użalać nad tym, który pastwi się nad innymi ludźmi. No wróćmy do tej pętli, którą już podaliśmy na samym początku. Zawsze granicą jest krzywda innych. Jeśli przekraczamy te granice i nasze zachowanie wpływają na obniżenie poziomu jakości życia drugiego człowieka, to tu nie ma co tłumaczyć i głaskać narcyzka po główce i mówić biedny ty. To trzeba przerwać taki proceder jak tylko się da i najszybciej jak się da, bo żadne zachowania i żadne samouwielbienie i przekonanie własnej wielkości nie jest usprawiedliwieniem tego, by ktoś inny musiał się czuć gorszy, musiał się, nie wiem, podkładać, musiał walczyć ze swoim stale obniżanym poczuciem własnej wartości, no, czy też w ogóle cierpieniem, no to jest niewarte tego. Dziękuję ci za tę rozmowę. Bardzo proszę. No i czekamy na trzeci element tej mrocznej triady. Tej paskudnej czyli, układanki. Tak. Tak, czyli na manipulatora. Tak, książka Manipulator jako trzeci element mrocznej triady będzie w przyszłym roku na rynku, bo już jest podpisana umowa i już rozpoczęły się prace. Także miłej pracy, a my czekamy na lekturę, która być może zmieni świat na lepszy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.